Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie najlepsza wiadomość jest. Wygląda na to, że Ameryka nienormalna wybrała komunistę. No i normalni, było 70 milionów normalnych, ale 70 milionów plus jeden nienormalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No tak, taka jest rola demokracji. I te wahadło chodzi w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Tak już jest od setek lat. Ludzie mądrzeją, ludzie głupieją. Jedyny problem w Ameryce to jest taki, że tych socjalistów wychowuje partia socjalistyczna coraz bardziej i jest ich coraz więcej. Popatrzeć powiedzmy na Indian z Indii, przyjechali z socjalizmu hinduskiego. No bardzo często pamiętają jeszcze Gandhi. No tam Gandhi starał się wprowadzić socjalizm. Przyjeżdżają do Ameryki, głosują w 60% na demokratów. Polacy czy głosowali, no myślę, że połowa również głosowała na Bidena, pomimo, że przyjechali z socjalizmu. Ciekawa sytuacja była w Arizonie. W Arizonie dużo jest Meksykanów. Meksykanie uciekają z tego swojego kraju, gdzie tam jakoś nie ma za bardzo wolnego rynku, nie ma prawa, nie ma porządku. Przyjeżdżają do Ameryki, no i głosują za socjalizmem. Kubańczycy, najbardziej uczciwi czy normalni wyborcy, no to Miami, Floryda i tak dalej. Oni uciekli, wyjechali, przepłynęli czy znaleźli się w Ameryce. No i oni wiedzą, co to jest socjalizm. Jak się popatrzy na mapę, no to w zasadzie miasta i wybrzeża wygrały. Połowa głosów w Ameryce, no to jest w 150 hrabstwach amerykańskich. No hrabstwo, no to można powiedzieć, jest powiat. Powiat, taka wielkość powiatu, no to 140 powiatów na 4000. To jest połowa ludności Ameryki. Także możecie sobie wyobrazić tą skalę, kto głosuje i jak się wygrywa. Ten kolegium wyborcze, no to pomaga, ale nie pomogło. Te stany, które wybierają, jeżeli Biden, no każdy zwycięzca, 51% dostaje wszystkie głosy, dlatego jest 270 głosów wystarczy, no bo wszystkich tych elektorów z koledżu jest 538, bo jak to działa? Jest 435 reprezentantów na wszystkie 50 stanów. Jest 50 senatorów, przepraszam, 100 senatorów, jest 50 stanów po dwóch senatorów, czyli jest 100 senatorów. No i jest trzech przedstawicieli z District Columbia, czyli 538. 538, czyli jak byłoby 269, to by było idealnie po połowie. No a 270, no to jest 270 względem 268. No i tak to wygrywa. No prawda jest taka, że XX wiek, no to był wiek rewolucji komunistycznej. No zaczęło to się w Rosji, w Polsce było w okresie wojennym, stan wojenny i tak dalej. Cała rewolucja komunistyczna, no to zaczynała się jako protest no, robotników przemysłowych przeciwko pracodawcom. Można powiedzieć, że przeciwko pracodawcom, no to dużo nie
nie osiągnęli, bo później, kiedy komunizm upaństwowił, no to warunki nie były dużo lepsze. Komuniści są w stanie zaadaptować się do tych zmieniających się warunków, patrząc na zażalenia społeczne. No i to widać właśnie, jak komuniści w Ameryce wykorzystali. Wzięli, wykorzystują czarnych, wykorzystują homoseksualistów, wykorzystują kobiety pod względem, używając argumentu skrobanek. Także komuniści biorą, co tylko mogą, żeby zwalczać system. Obiecują w zasadzie, że czy popatrzeć, czy oni stwarzają zadowolenie ludzkie, no to nigdzie nie stworzyli zadowolenia ludzkiego. Obiecują najróżniejsze rzeczy, ale nic się nie udaje. Najważniejsze w tym wszystkim w działaniu komunistów, no to jest zniszczenie tej starej kultury i przygotowanie ludzi, ludzkości do tego nowego wieku. Niestety, czy się interesują dobrobytem ludzi? No nie bardzo. To jest po prostu walka o władzę i ustanawianie nowego społeczeństwa. Często edukują te społeczeństwa, no i dają jakieś tam opiekę zdrowotną, no ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zorganizować siłę, żeby zorganizować władzę, żeby trzymać zamordyzm, no bo w każdym komunizm ma to do siebie, że to jest polityka władzy, no i zawsze znajdzie się grupa ludzi, którzy usuwa tam jakiekolwiek skrupuły, no i wchodzi do władzy, wchodzi do Komitetu Centralnego, wchodzi do policji, wchodzi do wojska, wchodzi do urzędów, żeby trzymać za mordę. No, komunizm później daje tą kiełbasę w formie urzędu pracy, no ale trzeba pracować dla systemu. Komunizm obiecuje, że niektórym, że odziedziczą ziemię. No i właśnie teraz to widać te oszołomienie tych ludzi, którzy zrobili sobie religię ze środowiska, zrobili sobie religię z ocieplenia globalnego. Tresowanie ludzi widać jest właśnie na przykładzie tej paniki 19. To jest dokładnie to, co jest. No, masy ludzkie są potrzebne komunistom, no ale są potrzebne tylko jako masy. Są potrzebne po prostu, żeby ich trenować, żeby brać podatki, żeby wykorzystywać, żeby być przy władzy, żeby być w Komitecie Centralnym, żeby być w Kongresie, żeby być w urzędach, w polityce i tak dalej. Komunizm wykształca ludzi, no ale to tylko po to, żeby ludzie przekazywali dalej tą propagandę, żeby przekazywali te informacje, czy to jest prawda, czy nie jest prawda. No ale ludzie są nieszczęśliwi. Życie ludzkie pojedynczego człowieka to jest poświęcone na to, jest poświęcone bezlitośnie i to w okresie czy pokoju, czy wojny. We wszystkich tych krajach komunistycznych, no to młodzi ludzie, no to zawsze są szkoleni jako żołnierze i oni mieli zwalczać wolny rynek, mieli zwalczać kapitalizm. W Ameryce te ostatnie 40 lat marszu przez instytucje doprowadziło do tego, że jest to, no była krwawa, tak? Jak się popatrzy na te rozruchy w Seattle czy w Portland, no to jest właśnie to jest to, co pokazuje prawdziwą mordę komunizmu. W komunizmie jednostka, pojedynczy człowiek, no to stracili prawa w zasadzie do posiadania materialnego, stracili prawa do korzystania z przyjemności. Wszystko jest po prostu zamienione
człowiek jest, w zasadzie to ma pracować i służyć. I to jest wszystko po to, żeby wzmagać ten cały komunizm. No i to nadchodzi, tak, to nadchodzi. Cztery lata będzie dosyć nieprzyjemne. Na pewno przepisy będą nieprawdopodobne. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, za 4 lata znowu te wahadło się ruszy. Nie skonfiskują broni, nie zabiorą broni, będą jakieś przepisy. No, 15 milionów nielegalnych, jeżeli stanie się legalnymi, no to może troszeczkę zmienić sytuację. System komunistyczny, no oni zawsze chcą po pewnym czasie wpływać na całą resztę świata. Wszystko to wzmocnione jest przez tą wiarę marksistowską. Komuniści nie potrzebują większości. Komuniści po tym, jak przejmą władzę jakąkolwiek metodą, czy oszustwem, czy siłą, czy oszukanymi obietnicami. No i właśnie w Ameryce teraz to się stało. Oszukanymi, fałszywymi obietnicami oni dopadli do władzy. No a później, kiedy już kontrolują, no to komuniści, cały ten reżim komunistyczny, no to pokazuje, że jest w stanie się ustabilizować. Lenin w 1917 roku, no to była mała grupka ludzi, no i przez 80-70 lat działała. Komuniści w Polsce przyszli na czołgach do Lublina, no i 44 lata działała. Mało też trzymał za twarz, no tyle tylko, że Nixon z naiwności demokratycznej Ameryki, federalnej Ameryki, no teraz to słowo demokratyczna, no to straciło cały sens, pomógł Chinom, no i teraz Chiny te komunistyczne tak się rozbestwiły, że chcą załatwić i Amerykę, i świat. Rusy rozkradli też Rusy, komuniści rozkradli majątek rosyjski. Kto to słyszał, żeby właścicielem zespołu sportowego, powiedzmy Chelsea w Anglii, był jakiś komunistyczny aparatczyk sprzed 15 lat. Tak samo czerwone świnie PRL-u, no tak samo się upaństwowiły, mają gazety, telewizje i tak dalej, i tak dalej. Także ten cały komunizm, no to jest tylko po to, żeby oszukać, żeby dojść do tego koryta. W Ameryce problemem był ten, że lewactwo weszło wszędzie, 40 lat prania mózgów, 40 lat na tych uczelniach, 40 lat szkolnictwa. Nie ma telewizji publicznej w zasadzie. Telewizja publiczna, no to jest opanowana przez socjalistów. No i zlasowali mózgi młodzieży, zlasowali mózgi wielu ludziom w średnim wieku. No i mamy to, co mamy. Teraz myślę, jestem przekonany, że wielu z ludzi, którzy głosowało, będą płakali i to nawet nie za 4 lata, nie będą, no ale przypuszczalnie będą płakali, będą się modlili, żeby jednak konserwatyści znowu przejęli władzę. Na dzień dzisiejszy, no Senat jest w rękach konserwatystów, także to jest duża sprawa. Sąd Najwyższy też jest w zasadzie konserwatywny, to też jest duża sprawa. No prezydent będzie komunistyczny. Nie wiadomo jak długo, no bo albo go odsuną, albo będzie trzymany jak Breżniew.
odsunięcie takie chamskie, żeby tam Harris weszła, czy Obama, czy Clintonowa. Tego chyba raczej nie zrobią, bo to by było szyte tak grubymi nićmi, że nawet chyba najgłupszy demokrata, najbardziej naiwny demokrata by zrozumiał, że jest po prostu wrobiony w bambuko. No ale będzie się działo, będzie się działo. Trump stara się sprawdzić te głosy. No na pewno było dużo oszukaństwa, no ale nikt nikogo nie powiesi, nikt nikogo nie wsadzi, wszystko będzie zamiecione pod dywan. Wszystkie te sprawy sądowe Bidena będą ukryte. No korupcja po prostu jak w jakiejś dzikiej Afryce czy w Ameryce bananowej. Niedobrze się stało, tak, także jeżeli niektórzy z was nie poszli na głosowanie, no to do tego się przyczyniło. Jeżeli dużo z was tam nie rozmawiało, nie nakłaniało ludzi, żeby głosowali, no to też się przyczyniło. No ale taka jest demokracja. Taka jest demokracja, co zrobić. 2024 lata, na pewno znajdzie się jakiś dobry przedstawiciel konserwatystów. No i będzie dobrze, no będzie dobrze. Czy spadnie Dow Jones, Wall Street, giełda i tak dalej? No mam nadzieję, że nie za bardzo. Czy zacznie się konfiskacja broni? Też nie myślę. Podatki to będą na pewno będą wprowadzane dużo szybciej. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.